Augustowski budżet obywatelski jest o wiele mniej zasobny niż ten, którym dysponują Suwałki. 2 miliony 650 tysięcy złotych mogą rozdysponować mieszkańcy 70-tysięcznych Suwałk, a 30-tysięczny Augustów w ręce obywateli oddaje zaledwie 0,5 miliona złotych. W największym mieście Suwalszczyzny 100 tysięcy złotych przeznacza się na tak zwane miękkie projekty, takie jak festyny, warsztaty edukacyjne czy wydarzenia sportowe. Żadne z tego rodzaju działań nie może jednak być wsparte kwotą większą niż 15 tysięcy złotych. W przyszłym roku być może z tej puli zostaną zrealizowane osiedlowe pikniki, opieka weterynaryjna dla wolno żyjących kotów, domki dla jeży mieszkających w mieście, czy wsparcie dla właścicieli psów i kotów w kastracji ich pupili. W kategorii mikro w tym roku sito właśnie zakończonej wstępnej weryfikacji przeszło 11 pomysłów. Kolejne 600 tysięcy to środki na realizację tzw. małych projektów. Tutaj koszt realizacji obywatelskiego pomysłu musi pomieścić się w granicy od 25 do 150 tysięcy. W tej grupie w tym roku pojawiły się takie propozycje jak utwardzenie niewielkich uliczek, dojazdów, nowe nasadzenia, czy takie propozycje jak renowacja zabytkowej altany w Parku Konstytucji. Pełna lista aż 15 propozycji została już udostępniona. Są na niej między innymi rozbudowa systemu roweru miejskiego, ogrodzenie i kontener magazynowy na sprzęt sportowy dla miejskiego stadionu, plac zabaw dla dzieci czy psi park na osiedlu Północ. W ostatniej grupie największych projektów w tym roku aż 10 propozycji, a wśród nich budowa Zielonego Centrum Integracji Mieszkańców na Franciszkańskiej za 900 tysięcy złotych, Telebim do Areny za 200 tysięcy czy za 550 tysięcy budowa parku z domkami dla ptaków, dla owadów i zagospodarowanie w małą architekturę skrawka zieleni położonego wzdłuż ulicy Chopina, tuż przy Domu Pomocy Społecznej. Jakie pomysły zgłoszą augustowianie, dopiero się dowiemy, ale ich rozmach z pewnością nie będzie aż taki jak w Suwałkach. W ostatniej edycji augustowskiego budżetu obywatelskiego najwięcej środków zostało przeznaczonych na profilaktyczne szczepienia przeciwko wirusowi HPV. Tego rodzaju szczepionki miasto Suwałki od lat rokrocznie finansuje z miejskiej kasy bez konieczności składania projektów. W Augustowie realizacja 125 szczepień według wybranego projektu miała kosztować blisko 150 tysięcy złotych. Drugi co do wartości pomysł zakwalifikowany do realizacji to zakup butelkomatu za niemal 100 tysięcy złotych. Trzeci z ubiegłorocznych zakwalifikowanych projektów to urządzenia do kalisteniki na świeżym powietrzu, czyli system uchwytów, drabinek i innych elementów przydatnych w treningu fizycznym. Ostatni i najtańszy projekt augustowski doskonale świadczy o prawdziwej trosce mieszkańców o zwierzęta towarzyszące im w domach. Na sterylizację psów i kotów augustowianie postanowili wydać z budżetu obywatelskiego ponad trzykrotnie więcej środków niż ich suwalscy sąsiedzi. W Augustowie trwa nabór wniosków do realizacji na przyszły rok. Projekty można składać jeszcze przez 19 dni. Tymczasem w Suwałkach do 10 października poczekamy na możliwość głosowania na poszczególne pomysły. Na 8 listopada zaplanowano wielki finał. W Augustowie na ogłoszenie wyniku tegorocznego naboru poczekamy miesiąc dłużej.